przy wolontariacie zdobywamy doświadczenie. Takie doświadczenie jest nieocenione, ponieważ gdziekolwiek pójdziemy, to potem każdy widzi, że jesteśmy osobą, której zależy, która jest zaangażowana, która już ma jakiś start. Także jeżeli ktoś widzi już historię naszą, to na pewno jesteśmy w pierwszej kolejności brani pod uwagę, już potem także w karierze zawodowej. Zauważyliśmy, że jest potrzeba, bardzo chętnie chcą się ludzie angażować w różne formy wolontaryjne. Mają też możliwość dotknięcia czegoś innego. My jako organizacja działamy całkowicie inaczej niż instytucje. Mamy też taką możliwość poszerzania swoich metod pracy. Mamy możliwość kreatywnie przekazywać projekty. W czasie studiów byłam w takim module rodzinnym i tam poznałam Mariusza, czyli prezesa fundacji. I któregoś dnia po prostu Mariusz do mnie zadzwonił i zapytał, czy nie chciałabym im pomóc, ponieważ wcześniej zgłaszałam taką gotowość i chęć. Tak się zaczęło. Mieliśmy dwóch wolontariuszy, którzy na dzień dzisiejszy po roku czasu są już pracownikami, można powiedzieć. Mamy kolejnych czterech następnych wolontariuszy. Dzięki temu oni nabierają doświadczenia. Uczą się pewnego rzemiosła, które później wykorzystują. Jest parę osób, które przychodzą na mecze i są odpowiedzialne na przykład za nagrywanie spotkań. Są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby siedzieć przy stoliku sędziowskim. Ja dzięki e-wolontariatowi też mogę się angażować w takie działalności, które mnie interesują, których nie ma w Tarnowie, a są na przykład w Warszawie bądź w innym miejscu.